Dół, góra, dół, góra, dół. Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kontynuujemy sobie nasz krwawy szlak, że tak powiem, naszą krwawą wycieczkę po imprezach, gdzie mordujemy sobie imprezowiczów. Kolejna ścieżka zaprowadziła nas na łódź, na jacht, na którym będziemy mordowali. Niestety nie znam się na Stanach Ameryki, tak więc nie wiem, w jakim to się stanie dzieje. Możecie sobie zobaczyć w tym miejscu. Niech mądrzejsi się wypowiedzą w komentarzach. A my ruszajmy sobie dalej. Okej. Widzę, zaczynam na dole po lewej. Co jeszcze widzę? Widzę ochroniarza, na którego będziemy musieli mocno uważać. Ponieważ on może nas ogłuszyć. Okej, jest pierwsza ofiara. No cóż, widzę, że jeden z imprezowiczów nas ogłuszył. I już nas goni policja. Nie wiem, czy uda mi się uciec. Szybko. Udało się. Za chwilkę powinien się od nas odczepić. O, przyszedł Mario. Zatarasuje nam tą ścieżkę. Ale tym razem już nie widać, nie było widać, że to my. Głośnik wybuchły, zabił kilka osób. Bardzo dobrze. Ja sobie tu przeczekam. Ciała chyba będziemy wyrzucali za burtę, z tego co się orientuję. Dobra, zabierają tych, którzy nie żyją. Zatrujemy poncz, może ktoś się skusi. Tu jest kolejna droga ucieczki, widzę. Wow, goni nas ochroniarz. No, ochroniarza trzeba uważać bardzo. Za burtę możemy wyrzucać ciała, z tego co widzę. O, nie mogę. No nie, no zauważył nas ochroniarz. Biegnie zawiadomić policję. Damy radę mu uciec jeszcze. Okej, odpłynął. Kolejny policjant. No nie, no uciekajmy, żeby nas aby nie zauważył. Muszę powiedzieć, że niezłą siekę tu zrobiliśmy. Okej, co zdobyłem? Bombę. Widzę, że da się jeszcze w jedno miejsce uciec. Czyli bardzo dobrze. Ktoś musiał się zatruć pączem, z tego co widzę.
Podłożyłem chyba bombę. Tak jest. Impreza się dopiero rozkręca, ale muszę powiedzieć, że robi się coraz trudniej. Znacznie trudniej. Miałem tylko jedną bombę, niestety. Ale dobrze, im mniej ich jest, tym lepiej. Mamy jeszcze 29 osób do zabicia. Muszę poszukać przedmiotów, których mógłbym użyć jeszcze do morderstw, aby jak najmniej uwagi przyciągnąć. Jeden telefon jest tu, ale on jest nie do użycia. Oho, ochroniarz idzie, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Dobra, zabiłem ich. Nikt się nie zorientował na razie. Jest dobrze. Okej. Są tak poustawiani cholernie. No niezbyt przyjemnie są poustawiani. Tego ochroniarza bym się pozbył z wielką chęcią. Ale bym musiał chyba go zajść od tyłu. Nie mogę skorzystać z telefonu. Dobra, spróbuję zabić tego ochroniarza. Jak go się pozbędę, to będę miał raczej wolną drogę. Okej, zakraść się powolutku. I ciało do wody szybko. Dobra, jest super. Wracaj tu. Zauważył mnie, no nie. Gnoju, dobra, już po tobie. Ucieknę ci. Dawaj. Pyk. Dobra. Nadal chce mnie aresztować. Nie wiem, którędy będzie biegł. Czy wraca na łódkę? Nie, wraca. Dobra. Teraz czas na śmigłowiec. Coraz mniej punktów do ucieczki mam. Tylko jeden mi się ostał, z tego co widzę. Dobra, niech ich pozbierają. Szkoda, że tylko jedno miejsce mam na pozbywanie się ciał. Tego nikt nie zabierze, trudno. Idzie kolejna panienka. Pozbędę się jeszcze tych ciał na dole. I dokładnie o to chodzi.
Dobra, jest super. Dalej, znaleźć kolejne miejsca, z których będziemy mogli skorzystać. Kurde, zabarykadowali mi już wszystkie drogi ucieczki. Jeszcze tylko jedna mi została. Tu nic nie zrobię. Ciało trzeba zabrać. Nie tak dużo ich została. Jeszcze jedna droga ucieczki. Być może mi to wystarczy. Się okaże. Dziwne, że ten nie pobiegł od razu z chęcią zawiadomienia. Jak ładnie kładą się jak domino. Wszyscy są odwróceni w ogóle w złym kierunku. O, ten zauważył w końcu. Okej, ale być może uda nam się. Okej, no co, złapie mnie? Postać mi się sama przemieszcza, tyle wam powiem. No chyba nie miało znaczenia. Udało mi się. Pięknie, pięknie, pięknie. No dobra, w takim wypadku przekonajmy się, cóż za fabuła kryje się dalej, jak się akcja dalej potoczy. Ah, yes, I heard about the cruise liner disaster. Although I assume it wasn't the rushing water that killed those people, as the news had us believe. Sometimes it's easier to keep the people safe by shielding them from the truth. Yes, well, that's an interesting sentiment, although I'm guessing the people on that boat may have felt a bit shortchanged. Though while we're on the topic of truth, you were about to discover a truth of your own, am I right, Mr. West? The girl. Yes, the girl. Tell me about the girl, Mr. West. From what I understand, she'd been following him since he first began his descent to madness. Stalking him, perhaps? Label it what you want. Seems like she was a fan of his work. Wanted to study his methods, as sick as it sounds. She was always a troubled child. You seem to be well acquainted with our newly found heroine, Mr. West. And you know exactly why, you son of a bitch. It was Katie. It was my daughter. No, widzimy, że fabuła nam się coraz bardziej rozkręca. Teraz będziemy grali jako... Teraz będziemy grali jako kobieta, całkowicie nowy bohater. Tak więc wiemy już, z fabułą nam się odblokowują bohaterzy i wcielamy się w poszczególnych bohaterów. Ciekawe, bardzo ciekawe. No cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę. Naprawdę będę wam wdzięczny za wszelkie łapki w górę. I trzymajcie się, do usłyszenia. Hey.